Cześć, my właśnie wstaliśmy, co chyba widać po moich włosach. Jest ósma, więc dzisiaj troszeczkę Jasiu mi dał pospać, troszeczkę, bo wczoraj obudził się o 6, więc super. Wczoraj sobie nie pospałam, no ale dzisiaj jak mi dał pospać do tej ósmej, więc to jest spoko. Teraz sobie tutaj leży i przed chwilą tak gadał, tak. A teraz siedzi cicho i się śmieje, jak mama nagrywa. Co ta mama gada tam? No i chciałam się z wami przywitać już tak od samego rana, bo nie wiem, później zawsze mam tak, że witam się z wami znowu o którejś tam godzinie i już nie chce mi się nagrywać tak od połowy dnia jakby, więc zaczynam nagrywać już teraz, no, tak jak zazwyczaj bywało. Halo! Cześć! Popatrz, kto to tam jest? Kto to tu jest? Mamo, nie nagrywaj. Ała. Ała. Taki duży chłopiec jestem już. Taki jestem duży chłopiec już, że pełzam do tyłu i uciekam od mamy, która mnie nagrywa. A ja mam znowu katar. Wyleczyłam się, 2 dni nie miałam kataru i znowu mam. A ty słodziaku ty. A ty słodziaku ty. Patrzcie, jak się przetransportował, jest trochę dalej. On się czołga do tyłu. Tak? Czołgasz się do tyłu? No, nauczył się czołgać do tyłu i się czołga do tyłu teraz cały czas. A chciałbym do przodu, mamo. Tylko nie umiem. Niedługo się nauczysz. Będziesz biegał, a mama będzie musiała cię ganiać wszędzie. Byś sobie krzywdy nie zrobił. No ja się teraz leżę u siebie w łóżeczku i się chwilę bawi, dosłownie chwilę, bo ja nie wiem, o co chodzi, ale tak jak wcześniej mogłam go kłaść do tego łóżeczka i on się tam bawił, przewracał z boku na bok i w ogóle tak ostatnio gdziekolwiek go wsadzę, gdziekolwiek go położę, jest krzyk, płacz, no jak teraz. Teraz akurat marudzi, teraz nie płacze, ale teraz marudzi. Ale wiecie, nie potrafi się dłużej pobawić. No, idę mu podać zabawkę, bo mu wyleciała z rączki. Hello! Tyle zabawek wokół ciebie, a ty płaczesz, masz? Misiu! Ojej! Ostatnio niestety tak wygląda. Nawet jak go do wózka wsadzę, to on nie zasypia od razu, tylko się drze dobre 20 minut, zanim zaśnie. Masakra, ja mam naprawdę tego dość, bo... No wiecie, nikt nie chce, żeby jego dziecko przez 20 minut po prostu płakało. Nie? Co się cieszysz? Teraz się cieszę, jak widzisz, że mama nagrywa. Chyba muszę nagrywać po prostu. Łopus. To co ty powiesz? No co ty nie powiesz, ty łobuz? A masz książeczkę super? Czytasz książki, tak? Ty jesteś super chłopak. Chociaż marudzisz ciągle. Gorszy czas masz. Co? Fajna książka? Ciekawa? Też mam je zrobić w sobie jedzonko? Nie? O, ty łobuz jesteś. Dobra, idę robić szybko. Póki mi pozwalasz. Ja je mam, co? Świruję.
Przekręcił się na bok, znaczy na brzuch. Jaś, co ty zrobiłeś? Okej. No, pozwolił mi zrobić, nawet kurde, już prawie zjadłam. Ale się wścieka, więc jem szybko. No co, rybo? Poszedłbyś spać, już długo nie śpisz. No. Chodź, jedziemy tam. Długo nie wypadnij. O, znowu na brzuch się przekręcił. Jasiek! No co ty? Jasiek! Ej! Obóz. Jestem z Jaśkiem na spacerze, bo tak to masakra była. No. Płakał. Ciągle. Masakra. Jedyne, co jest w stanie teraz uspokoić, to... No właśnie, chrupki. No masz. Się trzęsie po nie, Boże. Sen by cię bolał, co? Raczej dziąsła. Masakra. Położył sobie tam nogi i leży. Kurde. Wygodniej, śmały. No ja jestem w aucie, powiem wam, że dzisiaj jest masakra po prostu jakaś z Jaśkiem. Byłam u Dominika. Bo on w ogóle nie chciał spać na tym spacerze i jak skończył jeść chrupki, to zaczął się drzeć. Płakać w ogóle i no mówię, masakra była. Teraz jestem z tyłu, śpi. W foteliku. Dominik jest w... On jeździ teraz do pracy tym, czym on jeździ? Rowerem. Więc weźmie rower i jedzie do domu, no i my też jedziemy. Ale po prostu już jestem wykończona. Musiałam oczywiście iść z Jaśkiem długą, długą drogę, bo wyszłam z Belgii i chciałam się przejść z Jaśkiem, może żeby zasnął czy coś. Nie było mowy o tym. Musiałam go nieść z powrotem, bo się dar cały czas w wózku, a później jeszcze na rękach mi też. I go wzięłam na ręce i wracałam, po prostu biegłam z nim na rękach i jeszcze musiałam pchać wózek. Więc no, gorsze dni ma ten mój Jaś. Dobra, jadę. Się zaraz obudzi. Masakra. Dobra, jadę. Może on już tyle śpi w tym aucie. Masakra. Że on dostaniemy tak, że tylko w aucie śpi. Ja teraz stoję na światło, dlatego mogę gadać. Bo tak tu nie mam żadnego stojaka na ten aparat i on mi tutaj lata. No ale już jadę. Teraz będzie prosta, więc chyba nie polecicie mi, mam nadzieję. No ale on mi tylko w aucie śpi i ja normalnie w akcie desperacji chyba pojadę do kiedyś do tego, do Wrocławia. No więc wiem, Paula, że mnie oglądasz. I wpadnę do ciebie. No już mi się przesunęliście. Jak Jasiek będzie jeszcze raz tak płakał jak dzisiaj, to po prostu wsiądę w auto i chyba przyjadę do Wrocławia. Dobra, wjeżdżam na rondo i pewnie dopiero teraz mi polecicie, więc muszę sobie zainwestować w jakiś uchwyt na ten aparat czy coś. Bo często jadę autem i bym do was pogadała, ale nie mogę, bo mi latacie. Jak jeszcze raz z Szanką nagrywałam, a to było całkiem niedawno, to nie było takich problemów, bo wiecie, lustrzanka się trzymała. Ona była wielka i ona się tutaj trzymała. No a teraz? Teraz już nie tutaj. Nie ma takich bajerków. Domin twierdził, że on jedzie rowerem i twierdził, że będzie szybciej niż ja. Ja tam jeszcze do was sobie trochę pogadałam i w ogóle i zobaczymy. Bo ja coś wątpię, że on będzie szybciej niż ja. No już jestem pod domem. Nie wiem, czy to mnie jest, czy nie, bo nie widzę tutaj. Ale mi się nie chce wychodzić, bo Jasiek jest ciężki w tym foteliku, on śpi i tak mi, wiecie, szkoda go budzić. A gdzie ten Tomi jest, to ja nie wiem. Czy już dojechał, czy jeszcze nie? No,
Do jakiegoś, nie wiem, mam dzisiaj ochotę jeździć sobie autem. Jakoś tak mnie wzięło. Ale już jest późno, już jest prawie 18. I nie mogę. Ja się muszę obudzić, żeby pójść gdzieś tak o 20. Chociaż coś słabo to widzę, tak myślę, że pójdę spać najwcześniej o 21. Najwcześniej. Wczoraj zasnął o 20 i obudził się o 8. No więc spoko. Ale w końcu się wyśpi przynajmniej. Może nie będzie aż tak marudził. Śpi sobie tam moje słoneczko. Ma gołe stopy, bo skarpety po drodze zgubił. W sensie mam je, ale co chwilę mu spadały, więc ściągnęłam mu. Nóżki macie plutkie, więc... Ta, co tu śpi? Kto to taki goły? Kto to taki goły? Goły i wesoły jesteś. Aj, goły i wesoły jesteś. Co, tatusiek? Przywitaj się. Co? Cześć. Mówisz taki niegrzeczny? A tak się dzieci. A tak się dzieci. No już słyszałeś, jak płakał. Kumpulumpu, 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 kumpulumpu. Kamera. Dużo oczy. Nic nie mówię. Nic nie mówię do kamery. O nie, nie, nie. Nic nie powiem, nic nie powiem. Tato, mogę nic nie mówić? Tato, czy mogę nic nie mówić do tej kamery? Tato, co robimy? Jaki jest plan ucieczki? Ochlapiam. Ochlapiam wodą, ona wpadnie do wanny. Chce na chwilę przytomność, aparat się utopi, a my szybko uciekniemy. Tiesiu. Kto to na czworakach był? Już chyba nie jest. Ale pływasz świetnie. No, Domin tam Jaśka ubiera, a ja teraz przyszłam sobie szybciej poczekać na nich. No i tak jakoś zaleciał ten dzień strasznie szybko. Może dlatego, że tak Jaśka marudził i w ogóle musiałam go tyle nosić, masakra. Już mi kręgosłup wysiada, mam nadzieję właśnie, że teraz się położymy i on po prostu zaśnie. Mam taką nadzieję, bo jestem strasznie, strasznie zmęczona. No i chciałabym też zacząć montować wam ten filmik, bo chciałabym ją go jutro dodać. No, zobaczymy, czy się uda, mam nadzieję. Mam nadzieję też, że was nie nudzą takie moje zwykłe vlogi. No, napiszcie mi, jeżeli tak. Aha, i jeszcze miałam nagrać Q&A. Pytaliście się o to jeszcze w marcu, czy nagram. No, ale że przez kwiecień mnie nie było, to nie nagrałam. Więc jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie i na nie odpowiem. Zadawajcie w komentarzach. To niedługo nagram Q&A, jeżeli będą pytania. Oczywiście. No. I tak. Teraz właśnie mam nadzieję, że ja się sobie zaśnie i będę mogła dla was montować ten film. No ale zobaczymy. Tata ze mną już jest w łóżku. Masz najlepszy gryzak na świecie, serio. Nie ma lepszego. Nie, Jasiu? Najlepszy gryzak na świecie. Mamy paluchy. Mama w każdą stronę ręki nie wykręci, chłopie. Śpiewasz pięknie. Co ty tam gadasz? Dobra, już nie nagrywam. Patrzcie, jak mi zabiera telefon. Ja się kontroluję, nie bierz. Telefonu się nie je. Misiu. Patrzcie, w tym wieku.
Nie, nie wolno. Telefon nie jest do jedzenia. Świrusie, mój mały. Założyłam się z Dominem, że w 20 minut dojedzie i ma jeszcze 5 minut. Wyjechał do banku i miał być. Wyjechał 20 i ma być 40, więc zobaczymy za 5 minut. Tak? Przy okazji piszcie mi, jaka kara dla niego ma być, jeżeli się spóźni. Nie. Nie mam kary dla taty. Patrzcie, jak się przekręcił. Wow! I znowu powrotem do mamy. Wróciłem do mamy. Pokaż, jak się pięknie przekręcasz. No pokaż. O tak, pięknie. A i znowu. Się bawię trochę. Teraz na mamę chcesz wyjść? Halo, Jasieńku mój. O, a mi przywalił. Popatrz. Popatrz, halo. Tu jest. No, chyba Domin przyszedł. Przestań nagrywać mnie w takich momentach. Ojej. Jeszcze mam w domu na okularach i wyglądam prawie jak on. Weź mamusia. Nieprawda. Moja mamusia jest blondynką, ja jestem ciemna. No, skończyłam właśnie montować dla was filmik. I co? Jest 21:30, mówiłam wam, że ja się powinien najszybciej pójdzie spać o 21:00, a zasnął o 20:30. Więc Dominik go uśpił, tak jak widzieliście, skakał na piłce z nim. No i zasnął Jasiu. I tam siedzi Domin. A za nim jest syf. Syf. No więc chciałam się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że wam się podobał filmik. Mimo, że taki dzień ciężki dla mnie. Ups. To mimo, że taki ciężki dzień dla mnie, to mam nadzieję, że wam się filmik podobał i że będziecie chcieli nadal oglądać mnie. No, więc ja idę przesłać ten filmik, kończyć go, jeszcze dodać ten fragment i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa. No i pamiętajcie, że o tych pytaniach do Q&A, jeżeli jakieś macie, to zadawajcie i nagram.